Gdy analizowaliśmy schematy złodziejskie, okazywały się prostackie, oparte na zwykłym pośrednictwie. Kupić coś za 100 milionów dolarów i sprzedać państwu za 500. Żenujące były też kłamstwa Janukowycza, choćby te, które sprzedał Aleksandrowi Kwaśniewskiemu o pracy dla BMW w charakterze kierowcy wyścigowego. Niepoważne i żałosne. Jak w rozmowach, w których studenci przechwalają się, kto może wypić więcej wódki. Dlaczego zatem Janukowycz tak długo trwał? My sobie postawiliśmy za cel od samego początku dotrzeć do jak największej liczby ludzi stojących po obu stronach barykady, którzy by nam wyjaśnili, jak konkretnie działał system rządów Janukowycza, dlaczego upadł i dlaczego upadł tak szybko. Postanowiliśmy porozmawiać z Ukraińcami na ten temat, z politykami, z ludźmi biznesu, ludźmi wojska, analitykami, ludźmi, którzy stali na Majdanie. Opowiadali nam o tym, jak ten cały system kłamstw i złodziejstwa wyglądał, jak działała rodzina, która uwłaszczała się, dosłownie uwłaszczała się na państwie. Książka mocna, a bez krzyku. Owoc ogromnej pracy autorów, wieloletniej, rzetelnej. W zasadzie oni pracują tak jak historycy, to znaczy oni weryfikują źródła. I jednocześnie piszą o czymś, co się zdarzyło przecież 2 lata temu, rok temu. I to robi niesłychane wrażenie, bo to jest książka, w której my uczestniczymy. Ona pokazuje manipulacje polityków, ludzi biznesu, którzy w zasadzie bawią się w taką układankę. Oczywiście im chodzi o ważne dla nich sprawy, przede wszystkim o pieniądze. Ale pionkami w tej grze są zwykli ludzie.